W ogóle na drożyźnie cierpią wszyscy. Mhm. Jeżeli odejmiemy podatki, byśmy odjęli podatki, paliwo w Polsce jest najdroższe w Europie. Że jedni mają inne waty, inne tam akcyzy, to potem te ceny się tak kształtują, że tam gdzie indziej wydaje nam się, że jest taniej. Gdyby była cena netto, najbardziej głupi nas Orlen. Inflację wywołał rząd. Mówi, że to Putin wywołał inflację. Ceny paliw po wojnie przyczyniły się do wzrostu innych cen i usług. Natomiast inflację wywołuje się drukowaniem pieniędzy. I to rząd nadrukował pieniędzy, opowiadając i rozdając te pieniądze w pandemii. No tak, bo może przypomnijmy. 500+, dodatki węglowe. To jeszcze mało. Poszło tych pieniędzy znacznie więcej. One trafiły też w wielkiej mierze do spółek Skarbu Państwa. Jak zamykano gospodarkę w pandemii, zaczęto drukować niebotyczne kwoty pieniędzy na wsparcie gospodarki. Najwięcej wpłynęło do spółek Skarbu Państwa. Dzisiaj te spółki Skarbu Państwa uprawiają politykę niestety. To nie są niezależne od rządu firmy. One są zależne od Prawa i Sprawiedliwości. Tam są funkcjonariusze Prawa i Sprawiedliwości, funkcjonariusze, którzy robią przelewy na partię, na kampanię wyborczą. Chociażby prezes Tauronu w listopadzie 45 tysięcy na Prawo i Sprawiedliwość wpłacił. Na to znalazł czas, a pomyśleć jak blok remontować już czasu jakby znajduje mniej. Karuzela stanowisk też, która trwa w tych spółkach. W Orlenie mamy pana Obajtka, bo on jest medialny, ich widzimy, on jest cały czas, ale jakbyśmy zobaczyli, znowu do tego Tauronu wrócę, w ciągu 2,5 roku 5 prezesów, no tak się nie da inwestycji też prowadzić i prowadzić normalnie biznesu, bo tu pan Sasin ma kogoś do spółki, tu pan Ziobro kogoś musi wsadzić do Rady Nadzorczej, a tu pan Morawiecki chce mieć coś do powiedzenia i karuzela trwa, drożyzna rośnie, Polacy tracą, a im się krzywda nie dzieje.